Witamy, witamy. Kolejna konsolidacja, 38 tym razem. Tak nietypowo, że tydzień w tydzień, nie przyzwyczajajcie się. Jak zawsze będziemy kąsać, tak? Będziemy ostrzy, niepowstrzymani i w ogóle będziemy BDS-ami. Dzicy. Dzicy, o, brzmi pięknie. W tym tygodniu wasze uszy atakować będzie Rafał Fafor Antoniak, Seweryn Nero Jagiełło i Tomasz Siwkozioł, tak? Cześć. Cześć. Chyba wszystko się zgadza. Dobrze, to jeżeli się wszystko zgadza, zapraszamy na dżingiel i lecimy dalej. Bach. Konsolowisko.pl zaprasza na podcast. Konsolowisko. Konsolidacja numer 38, jak już się rzekło, newsowe podsumowanie tygodnia. Miniony tydzień minął nam tak naprawdę, no może nie monotematycznie, ale duotematycznie, bo głównie wszystkie fora wrzą newsami o Crysisie 2 i Homefroncie. Jak to się wszystko skończy, zobaczymy. Tak, Homefront miał już premierę, więc tutaj powiedzmy, że będziemy rozmawiać tak bardziej pro forma, bo ja jeszcze w to nie grałem. Jak wy? Ja w Homefronta nie grałem i jakoś specjalnie się nie garnę do tego tytułu. A ty, Nero? Ja też jakoś mnie to nie interesuje. Generalnie strzelanki omijam i nie preferuję. Nie znasz się. Nie znam. Czyli wybrałem bardzo dobry temat na początek, tak? Tak. Ja w Homefronta wbijałem od początku i wszystko na to wskazuje, że nie mam czego żałować. No dobra, to w takim razie może podejdźmy do Homefronta od nieco innej strony. Twórcy Homefronta znów szokują, tak? News autorstwa Wronisza, chodzi o taką reklamę dosyć nieprzyjemną, z oddźwiękiem społecznym dosyć mało pozytywnym. Chodzi o fikcyjny strajk, właściwie protest w San Francisco i o reklamę, która pojawiała się w Australii, która sugerowała w stylu, powiedzmy, jakiegoś programu informacyjnego, że Korea zaatakowała USA. Było to na tyle przekonywujące, że ludzie, niektórzy, zaczęli panikować. Co o tym sądzicie? Czy generalnie taka akcja reklamowa, marketingowa, czy ma rację bytu, czy to już jest przegięcie? Marketing dobry, to znaczy skuteczny, czyli taki, który zadziała. Czyli jeśli ktoś zobaczy na przykład baner w gąszczu innych banerów i zwróci na niego uwagę i w niego kliknie, gdzieś zostanie przeniesiony, to wtedy to jest skuteczny marketing. Natomiast pewne normy etyczne, społeczne i tak dalej, i generalnie zdrowy rozsądek i dobry smak podpowiadają mi, że to jest przegięcie. Że przegięli, bo rzeczywiście ktoś może rano się obudzić, zapalić papierosa, wypić kawę, włączyć neta, bo tak postępujemy zazwyczaj. I nagle widzi szok, informacja o ataku Korei na Stany, przegięcie. Ja tego nie popieram. Nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, także w każdym razie jest gorąco, jest dym, no i wydaje mi się, że mimo wszystko gra na tym, no może to będzie jednak trochę przegięcie, ale gra na tym zyskuje, bo mimo wszystko mówi się o tym. Mówi się, także, ale no... jakim kosztem, no wiesz, nagle wyobraź sobie, że odpalasz rano najpopularniejszy polski serwis informacyjny, czyli Onet, i widzisz wielki headline, że Komorowski, nie wiem, padł, no nie żyje, bo go snajper rozpierdolił. I jest to reklama gry Sniper Ghost Warrior, na przykład w wersji na PS3, która będzie niedługo miała premierę. Czy to jest normalne? Niezbyt normalny, chociaż muszę przyznać, że w świetle tego, jak City Interactive podobno zastanawia się nad sfilmowaniem snajpera, to dosyć ciekawy pomysł, im na scenariusz podrzuciłeś, tak. To tak na początek. Wiecie co, ale... Przegięcie. No przegięcie, tak, tutaj Nero wspomniał, nieważne jak, ważne żeby mówili, tak, ale masa przykładów historycznych no, chyba pokazuje nam, szczególnie no, mamy takie zacięcie historyczne, że my dwa razy dostaliśmy w dupę w czasie wojen światowych, tak. I nieważne jak, ważne żeby mówili, no można porównać do takiej agresji właśnie na sąsiedni kraj, no będą też to sobie mówili, tak, tylko że będą ciebie wspominali jako dyktatora i tyrana. No przegięcie, tylko pytanie, jak daleko dzisiaj właśnie w tym skomercjalizowanym świecie twórcy gier, którzy tak naprawdę zarabiają na takiej reklamie miliony dolarów, są w stanie się posunąć i tak długo jak my gracze będziemy właśnie pozytywnie reagować na taką formę reklamy,
tak długo będzie się to kręciło, tak? Także być może tutaj jest też troszeczkę nasza wina, bo też wszystkie portale newsowe, jak zauważyliście, na pewno podchwyciły ten temat i puściły to w obieg dalej. Nie no, oczywiście, że tak, bo o takich rzeczach się mówi. Gdyby kogoś zarżnęli przed kamerami, też byśmy o tym mówili. Tak, ale nikt tego nie napiętnował wyraźnie, na żadnym portalu tak naprawdę. No ale dlaczego? Właśnie piętnujemy. Mówimy, że jest chujnia, no, przepraszam, że jest trochę słabo, nie? Że przegięli, tak. No. Komentarz jest z naszej strony, że jest negatywny, cóż, no chyba o to chodzi, żeby, dobra, żeby jakoś się odnieść. THQ, nie przeginajcie dalej, bo nałożymy na was bardzo mocne represje, tak? No, zlinczujemy ich, oczywiście, nie kupimy waszych gier. Tak, chociaż w świetle kolejnego newsa, tak, zachwycone THQ sprzedażą Homefronta, news autorstwa Golasa, 375 tysięcy zdaje się w dniu premiery. No, muszę przyznać, że nie jest to rekord na miarę Call of Duty, ale robi wrażenie i tak naprawdę no, chyba raczej skazuje nas na kontynuację, bo jeżeli ta gra będzie się sprzedawała dalej, już nie wierzę, że tak dobrze, ale sprzedała się bardzo dobrze i myślę, że zwróci się twórcom na pewno, więc jesteśmy skazani na sequela. Czyli mamy kolejny odcinek z serii Call of Duty, tak? Dobrze się sprzedało, pakujemy następną część, która będzie kontynuacją tej historii, będzie nową historią, cokolwiek, ale na tym samym silniku i tak naprawdę to będzie to samo, tylko zapłać za to więcej. No to co? Jak większość sequeli. No właśnie, nic nowego. No, tak się robi dzisiaj gry i taki jest model biznesowy. To normalne, no. Ogromne pieniądze się pakuje w technologię, w marketing, po to, żeby te pieniądze później wyciągnąć. No tak, ale tutaj też bym się troszeczkę odniósł do tego, co napisał Wronisz w Na Gorąco. Podobno ta gra wcale nie zachwyca, więc... No właśnie, ale wiesz... Ale tematyka jest ciekawa. Tematyka jest ciekawa, ona jest fajna, bo to jest gra, myślę, przede wszystkim pod rynek amerykański. Jeszcze raz powtórzę, że Amerykanie uwielbiają patriotyczne zagrywki, więc Homefront jak najbardziej w ich gusta celuje. No i tyle, no. No dobra, zobaczymy jak to się rozwinie. Ja, prawdę mówiąc, po pierwszych zapowiedziach tej gry byłem dosyć mocno na nią napalony, nie ukrywam. Z czasem mój zapał bardzo mocno przygasł i w tej chwili raczej się patrzę na to jak na po prostu kolejną strzelankę, nic wielkiego. Także Wronisz, mamy nadzieję, że niedługo nas oświecisz, jaka jest prawda. No a póki co, to co, lecimy dalej, tak? Czy jeszcze coś chcecie o Homefroncie dodać? Dużo szumu, mały deszcz, tak? Z dużej chmury mały deszcz. Marketing zadziałał. Okej. Dobra, fabuła LA Noire, tak? Podobno 25 godzin do 30 zabawy w głównym wątku fabularnym. W dzisiejszym świecie tak naprawdę taki czas gry zapewniają nam tylko RPGi, tak? Mhm. I bardzo nieliczne sandboxy. No jeszcze wyścigi, tak, ale to jest inna bajka. Tak. Ale teraz mam pytanie, wierzycie w to? Bo ja tak naprawdę mam już dość zapowiedzi twórców, że gra wystarcza na 15-20 godzin, a okazuje się, że łykam ją w 7 na hardzie i koniec. Słuchaj, w wielkim skrócie, takim myślowym, jest to gra od Rockstara, tak? I w wielkim skrócie myślowym, oczywiście Tim Bondi robi dla nich, ale Rockstar na tym trzyma łapy. W związku z czym wierzę, tak, że single będzie tyle trwał. A oni tam chyba jeszcze zastrzegają, że to jest bez wszystkich zadań pobocznych. Tak, tak, że podobno zadania poboczne to jakieś drugie tyle zabawy, czyli powiedzmy 50 godzin. No, jeżeli tak, to gra w tym klimacie, myślę, że będzie miała szansę może nie tyle przebić sukces GTA, co może nam zagwarantować masę dobrej zabawy i wskoczyć jako nowe fajne IP. Tak, ja się trochę obawiam, że właśnie klimat tej gry może wielu osobom nie przypaść do gustu. Dlaczego? No, wyobraźcie sobie, że teraz włączacie telewizję i widzicie film w tych klimatach. Czy oglądacie go? Wiesz co, no tak. Jeżeli chodzi o nowe pozycje tego typu, to prawdę mówiąc nie bardzo coś kojarzę, ale... Jeżeli byśmy mówili o jakiejś klasyce, no to jasne, na przykład ja do dzisiaj mam kilka książek o przygodach Dicka Tracy, właściwie to są jakieś takie nowelki, ale tak z perspektywy czasu, nie wiem, może podchodzę do tego sentymentalnie, bo czytałem je w młodości, ale ja bardzo lubię takie klimaty. Polski pan samochodzik.
wiecie. No, nie wiem, no. Nie powiecie, że nie ma czegoś fajnego, takiego nawet trochę romantycznego w tym, oczywiście nie mówię tutaj o uczuciach, tylko o ogólnym odczuciu z gry, w rozwiązywaniu takich tajemnic, no chociażby Heavy Rain, tak, który może nie do końca jest tym samym typem gry, ale tam też mieliśmy zagadki, jakąś tajemnicę kryminalną i to chwyciło. Jest to coś ciekawego, jest to coś w miarę nowego i świeżego, także myślę, że to może ma szansę jakoś zaistnieć, tym bardziej jeżeli naprawdę te 20 czy 30 godzin to jednak się spełni. I powiem szczerze, do niedawna wcale się nie interesowałem LA Noire, ale jakoś tak jak zobaczyłem ostatnie informacje, jak gameplaye i na przykład mimikę, i jeżeli na podstawie tego, bo gdzieś chyba był taki news też ostatnio, że na podstawie mimiki świadków trzeba będzie rozwiązywać te zagadki kryminalne. Jeżeli to naprawdę będzie tak wyglądać i będzie się sprawdzać, no to może to wyjść całkiem ciekawie. No, nowy fajny pomysł, tak, chociaż z drugiej strony, z tego co pamiętam, twórcy Heavy Rain odgrażali się też, że wielkie znaczenie będzie miała też mimika w ich grze i faktycznie fajnie były zanimowane gałki oczne i tak dalej, ale na rozgrywkę się to nie przeniosło. Ale no, Heavy Rain się nie umywa moim zdaniem do tego, co jest w LA Noire pokazane. No właśnie, na razie jest to pokazane, tak? Tak naprawdę ciężko na podstawie tych filmików, które udostępniają nam twórcy gier, wyrokować coś w kształcie ostatecznego produktu, bo już chyba nie raz i nie dwa byliśmy pompowani jakimiś rzeczami, które w ostateczności okazywały się tylko dobrymi chęciami, a które nie zostały przeniesione ostatecznie do ostatecznego release'u, tak? Mhm. Ale coś mi się wydaje, że tutaj mimika będzie jakby głównym gwoździem programu. To jest nowa technologia stworzona na potrzeby, znaczy nie na potrzeby tej gry, tylko przy okazji stworzona i wykorzystana w tej grze, więc faktycznie może grać pierwsze skrzypce. I cóż, potrzebny jest duży, dobry telewizor. No tak, tak, ale to umówmy się, że w dzisiejszych czasach to już powoli robi się standard, że większość gier wymaga dobrego, dużego telewizora, żeby to docenić. Z tym dużym to może przesada, tak? Bo nie wiem, 32 cale spokojnie każdy ogarnie, jeśli ma LCD-ka takiego. Natomiast chodzi o to, że jeszcze nie wiem, czy dużo, może przegnę mówiąc, dużo osób gra na starych CRT-kach, ale jeszcze mają i twardo mają te CRT-ki podpięte z konsolami current-genowymi i to są dla mnie hardkorowcy. No to są prawdziwi hardkorowcy, tak, chociaż ja muszę przyznać się, że przez bardzo długi czas, bo miałem wcześniej pewnej wiodącej firmy na rynku LCD-ka, który mi padł i ostatecznie producent nie uznał mi gwarancji, więc prawdę mówiąc przez półtora roku też leciałem na takim 20-calowym panoramicznym ekraniku od peceta. Aha. I muszę przyznać, że później po tym czasie znowu przerzuciłem się na dużego LCD-ka, to jednak w tym wypadku różnica, wielkość ma znaczenie. A nie, no jasne. No dobra, czyli co, podsumowując, patrzymy z nadzieją, tak, na tą pozycję, chyba wszyscy. Tak, może być ciekawie. Tak. HIV z lekkimi obawami, ja prawdę mówiąc tych obaw mam troszeczkę mniej, ale tak prawdę mówiąc nie przejmuję się do końca, czy ta gra odniesie komercyjny sukces, czy nie. Wiem, że ja na pewno będę człowiekiem, który ją kupi. Moje obawy są tylko i wyłącznie takie, że czymkolwiek nie rzuci Rockstar, to nagle wszyscy są fanami tego gatunku, albo inaczej, klimatu. Zbiry w Nowym Jorku, wszyscy kochają zbiry. Pojawił się Dziki Zachód, wszyscy kochają Dziki Zachód. Teraz pojawi się NOR, klimat 40 lata ubiegłego roku, wszyscy to kochają. To jest podobnie tak jak w Polsce ze sportowcami. Wiecie, Małysz skacze i odnosi sukcesy, wszyscy Polacy nagle uwielbiają skoki. Teraz Justyna biega, wszyscy ją kochają. Wcześniej ktoś tam pływał i tak dalej. To jest dla mnie jakaś paranoja. No tak, z tym, że wiesz co, nie do końca się zgodzę, bo ja akurat za klimatami, właściwie nie klimatami, ale grami, tutaj prawdopodobnie kilka osób będzie chciało mnie zlinczować, produkowanymi i wydawanymi przez Rockstar, się nie fascynuje. Seria GTA nie chwyciła mnie. No ja mam to samo. Red Dead Redemption, okej, fajny klimat, dobrze się przy tym bawiłem, ale... Jeżeli mam być szczery, to dużo bardziej wciągnęło mnie Call of Juarez, tak? Dwójeczka. Mnie Red Dead Redemption w ogóle nie wciągnęło.
Ale mówiąc jeszcze o tym, co ty wspomniałeś, HIV, zwróć uwagę na to, że Rockstar nie robi złych gier. GTA, Red Dead Redemption to są gry całkiem przyzwoite, by nie powiedzieć, że no, powiedzieć, są świetne. Dlaczego nikt ich nie krytykuje pod żadnym względem? Wszędzie, gdzie czytam komentarze i na forach, są tylko zachwyty. Nie wierzę, że te gry są tak idealne, no hello. No nie, na pewno nie są idealne, z tym, że wiesz co, może na forach nie widać tego ganienia twórców, z tego względu, że słuchaj, tak naprawdę grono ludzi uwielbiających, właściwie to nawet fanboyów, tych produkcji jest tak duże, że jeżeli pojawi się tam jeden czy dwa głosy sprzeciwu, to zostaną po prostu zmiażdżone w jednym momencie, tak? No więc to mnie zastanawia, że wszyscy kochają klimaty gier Rockstara. No, to mnie po prostu zastanawia. Może po prostu Rockstar dobiera dobre klimaty. Te, które są na czasie, w które ludzie chcą grać. No nie wiem. Wiesz co, to kwestia dyskusyjna, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o klimat Dzikiego Zachodu, to właśnie oprócz Call of Juarez wcześniej nie było jakiegoś szału na Dziki Zachód i nagle on się zaczął tak naprawdę po Red Dead Redemption. To była taka nisza, którą Rockstar wypełniło w ten sposób. Ale ta nisza stała się... LA Noir jest podobne, w sumie jaka gra jest mniej więcej w tych klimatach, Mafia i Mafia 2. Tak. Także tu też nie ma dużej konkurencji na tym polu, więc Rockstar, jeżeli zrobi grę na takim poziomie, na jakim zwykle robi swoje gry, ma szansę znowu zawanąć kolejną taką niszą pod względem tematycznym. To ja bardzo proszę Rockstar, żeby zrobił jakiegoś FPS-a. I niech pokaże wszystkim, jak się robi zajebiste FPS-y. Zgadzam się, chociaż do FPS-a ja się jeszcze od swojej strony dorzucę na jakiegoś fajnego RTS-a. Mhm. Nie moje klimaty. No, ale jeżeli już uderzają w różną klientelę, to jak będę zadowolony ja z RTS-a, HIV z FPS-a, to w ogóle postawimy mały ołtarzyk Rockstarowi, zrobimy oddzielną podstronę na portalu i będziemy tam ich chwalić. Ja jeszcze proszę o platformówkę w takim razie, taką oldschoolową, to ziala Nintendo robi. O, no i bomba. Dobra, idziemy dalej. Rocksmith, zagraj na prawdziwej gitarze. Dla mnie, jako człowieka, który na gitarze rzępoli i nie daje żyć spokojnie sąsiadom w niektóre wieczory, super wiadomość. Podpinam prawdziwą gitarkę przez jakiś tam adapter, cokolwiek do konsoli i śmigam swoje ulubione kawałki, szlifuję swoje umiejętności, poznaję całkiem nowe rzeczy. Świetnie, a po co ci konsola w takim razie do tego? Nie, wiesz co, ale tutaj, ale HIV, słuchaj, jasne, jeżeli o to chodzi, ale czasami wieczorami wyobraź sobie coś takiego, aspekt społecznościowy, podpinasz się i grasz z kumplem, który jest, nie wiem, w innym mieście, na innym kontynencie, tak, i gracie w kapeli. Fajny motyw. Każdy, kto gra na instrumencie, w pewnym momencie ma dość rzępolenia wieczorami w domu, tak? Na prawdziwą kapelę nie zawsze ktoś ma czas, a tutaj wskakujesz kiedy chcesz i bawisz się ile chcesz. Muszę przyznać od siebie, że to jest ciekawa sprawa i mnie ta gra bardzo interesuje, tym bardziej, że ostatnio mogliśmy się dowiedzieć, że Activision już kładzie krzyżyk na serii Guitar Hero. Więc tutaj to może być całkiem ciekawy pomysł, tym bardziej, że to jest prawdziwa gitara, a nie tylko tam parę przycisków i jakby taka imitacja. Także mnie to bardzo kręci i patrzę z nadzieją na ten tytuł, bo sam chciałbym się nauczyć grać na gitarze, ale jakoś właśnie brakuje mi chęci, brakuje mi motywacji i myślę, że coś takiego może być takim dobrym kopem na rozpęd dla ludzi mojego pokroju, którzy chcieliby, ale po prostu, ale im się nie chce. Jeżeli to będzie właśnie tak jak w formie gry, jakieś, nie wiem, jakieś punkty, właśnie coś w tym stylu i będzie to dobrze rozwijać umiejętności grania na gitarze, no to dla mnie bomba. Ja nie podważam sensu tej gry, natomiast przeraża mnie w tym wszystkim to, jak ludzie dążą do kontaktu wirtualnego i to mnie wkurza wręcz. Jeszcze jak Fafor używasz argumentów, że mają kapelę i w ogóle jeden z Los Angeles, a drugi jest z Paryża, no to sobie mogą razem pograć. No od kiedy się ma razem kapelę i się gra na odległość? Kapela nie, to jest nie, to, że spotykasz się razem, pijecie, żłopiecie razem piwo i gracie. I to jest wtedy kapela. Ale nie chodzi o zakładanie takiej chyba stricte kapeli, tak mi się wydaje, tylko po prostu takie granie z kimś dla czystego fanu, nie to żeby... No to wyjdź z domu jakieś... i zagraj z kumplem w budzie starej i tam graj.
No jak się na przykład nie ma kumpla, albo kumpel jest gdzieś dalej. To się jest nerdem. I to się jest nerdem po prostu. I ale koniec. Dobra, jak się nie ma kumpla pod ręką i tak jakoś, tak łatwiej jest znaleźć kogokolwiek na necie i no z i nim to, się zgrać, niż umawiać się ze to znajomymi fatalne. Na jakieś sesje. Właśnie to podważam, to jest fatalne. Fatalne. No, ale takie czasy. Nerdy zaczął inne gry do... Nie poddawajmy się tym czasom, bo za 20 lat w ogóle nie będziemy siebie widzieć. Znaczy, akurat HIF, ja tutaj całkowicie się z tobą zgadzam, że troszeczkę za bardzo dążymy do tego kontaktu wirtualnego, ale umówmy się, jeżeli nie mam znajomego, który też gra na gitarze, na palce czy coś takiego, to jednocześnie nie odcinam się całkowicie od tego, że zagram z nim raz w sobie w tygodniu, tak, ewentualnie nawet z jakimś człowiekiem, którego w ogóle nie znam, tak, który się dołączy do mojej sesji, ale automatycznie nie tracę jakiegoś życia prywatnego. To nie są Simsy, to nie jest World of Warcraft, nie będę przy tym siedział 28 godzin na dobę, tak? 10 dni w tygodniu. Odpalał kompa na trzech sprzętach, żeby się tam zhypować i w ogóle nabić sobie milion punktów. Tylko chodzi o to, że to jest tak jakby fajna możliwość społeczna. To nie jest konieczność, tak? Dla mnie. Jasne, ja mogę się spakować w autobus, w samochód, w cokolwiek, pojechać do Fatelessa, z którym też na gitarze troszeczkę przegraliśmy. Możemy sobie pograć we dwóch, ale z drugiej strony właśnie chodzi o tą wygodę. Tak, ja nie muszę się ruszać z Warszawy do Olsztyna, bo podróż jest średnio przyjemna, a nie on nie musi z Olsztyna do Warszawy, bo podróż jest też średnio przyjemna. I możemy sobie zagrać, tak? Możemy, oprócz tego, że spotykamy się tam normalnie i żłopiemy piwko czy jakieś inne soki, niekoniecznie musimy cały czas, powiedzmy, poświęcać kilka godzin zmarnowanych na polskich pięknych drogach, tylko możemy odpalić sobie konsolę i fajnie się pobawić chwilę. Ej, cześć stary, rozmowa na headsetcie. O, cześć, co tam słychać? A zagrajmy Sweet Child of Mine. Okej, jedziemy. Zajebiście w ogóle, super, no. No dobra, Kif, jesteś sceptykiem. Ja na to patrzę jak na po prostu kolejną zabawkę, tak? Nie zamierzam przez to stać się no life'em i śmigać tylko i wyłącznie w sieci i nie poznawać ludzi, bo nie potrafiłbym chyba w ten sposób żyć na dłuższą metę. No ale no dobra, no to faktycznie pozytywny... stwarza... No, mów. To stwarza takie niebezpieczeństwo, jak mówisz, ale... Umówmy się, że jeżeli ktoś jest no life'em, to po prostu kolejna pozycja, która umożliwia takie no life'owanie, to nic nie zmieni, tak? Takich gier jest mnóstwo. Jeżeli ktoś się temu poddaje... Szkoda mi no life'ów, naprawdę. No tak, no to, ale to jest tylko i wyłącznie problem tych ludzi, tak? Nie zmienimy tego tak naprawdę. Ratujmy ich, ratujmy no life'ów. Oni sami się muszą ratować. Ty, jak oni nie chcą, to im dobrze sam na siłę nie wrobisz. No jasne, że tak, ja świata nie jak im nie to uratuję. Odpowiada. A tak naprawdę normalny człowiek, pewnie wiadomo, że jak będzie chciał, to wyjdzie sobie i wyżłopie sobie to piwko razem z kumplem i pograją sobie na żywo. Ale jeżeli akurat warunki nie pozwalają, no to równie dobrze może to zrobić na konsoli, a no life pozostaną no life'ami i moim zdaniem tyle w tym temacie. Rocksmith, jeżeli daje taką, jeżeli Rocksmith daje taką możliwość, zresztą to byłoby na obecne czasy dziwne, jeżeli nie można byłoby tam zagrać sobie kimś na necie. Bo tak naprawdę teraz rozgrywka online w każdej postaci ma ogromne znaczenie. Mhm. Także moim zdaniem nie ma się co specjalnie czepiać tego, że Rocksmith da taką możliwość, żeby zagrać sobie z kimś na necie, na gitarce i trochę poszaleć. Bo jak ktoś chce, to sobie nie ma sprawy, niech wyjdzie sobie do znajomych, bo wiadomo, że to zawsze daje więcej fanów. Mhm. Wiecie, zdaje mi się, że Rocksmith to jest taki szczwany manewr. Zobaczcie, co się działo z Guitar Hero, jaką popularnością się cieszyła ta gra. A mnie z kolei nigdy ta seria nie chwyciła. No mnie też, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zobaczcie, ile było turniejów, tak? W związku z tą grą. Ona była dosyć taka imprezowa. Jakieś eventy się robiły i ludzie grali na tych plastikowych, śmiesznych zesełkach. A w tej chwili jakby granie nabierze nowego wymiaru, no bo ludzie będą mieli wiosła prawdziwe w rękach. Zobaczymy jak tam z oprawą graficzną, co oni zrobią, jak zrobią słodką i pierdzącą, to będzie źle. Ale coś mi się wydaje, że to będzie zwizualizowane bardziej realistycznie, bardziej poważnie i będzie można tę grę wykorzystać podczas dużych, poważnych imprez.
No i, tak. No i elegancko, tak? Pytanie teraz, którą kapelę zatrudnią jako tak naprawdę headlinera całego projektu, tak? Bo nie wierzę, że to obejdzie się bez jakiejś głośnej nazwy w reklamie. No właśnie, tam się aż prosi, żeby jakiś Aerosmith, czy coś w tym stylu byli, albo Gansi, tak? Chociaż oni się już skończyli. Coś dużego. Coś dużego. Zlesza mogliby zatrudnić. O, no jestem, tak. Jestem jak najbardziej za. No dobra, czyli generalnie od rozmowy o grze muzycznej doszliśmy do no-life'owania. Ja teraz czekam w takim razie, jak jest zapowiedziany Rocksmith, to jakiś symulator waltorni albo akordeonu. To na pewno będzie fajne. Tak. I nawet Hip się tym pewnie zainteresuje, bo wiem, że tam wieczorami pogrywa na takich rzeczach. Na flecie poprzecznym. Dobra, nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat, że tak to ujmę. Dobra, kolejny news, który dla mnie jest newsem tygodnia, miesiąca i roku. Sony powiedziało, że tradycyjny pad nie jest zagrożony przy następnej generacji konsol. No słuchajcie, ja jestem wstrząśnięty. Nie wiem jak wy, ale to jest news, który zrujnował mój światopogląd, bo ja byłem całkowicie innego zdania. Sądziłem, że po prostu podłączymy się dwoma kabelkami do konsoli, będziemy już tak śmigać. No to odnośnie no-life'owania, no to ja myślałem, że nasi surogaci będą grać. A no, to taki news, łe. Dokładnie, słuchajcie, no, ale nie, już tak na poważnie. Nie wyobrażam sobie konsoli bez pada. Tak po prostu. Zacząłem na NES-ie, tak, czy właściwie na polskiej podróbce typu Pegasus i od tamtej pory ciągle mi się tak naprawdę gra na konsoli kojarzy z tym, że w łapach mam kawałek plastiku, trochę przycisków i tak dalej. Jasne, to wszystko ewoluuje, pojawiły się analogi, teraz jakieś powiedzmy sterowanie dotykowe, tutaj mówimy też o sterowaniu ruchowym. Okej, okay, ale klasyczny pad, bomba. Wyobrażacie sobie bijatykę typu Mortal Kombat, gdzie stoicie, wymachujecie swoimi przeszczepami tak na wszystkie strony, żeby wykonać jakiegoś projectile albo rowerek Liu Kanga. To byłby hardcore. No, to niezłe. To było piękne. Nie, no oczywiście, musi być tradycyjny joypad, żeby wszystko miało ręce i nogi. Nie wiem, czy graliście na przykład na Kinectie w Kinect Joyride, no ale, że tak powiem, sterowanie w tej grze zostawia wiele do życzenia. I precyzja. Wiadomo, technologia będzie rozwijana i tak dalej, kolejna generacja, nie wiem co przyniesie, może będzie Kinect 2, który będzie jeszcze bardziej zaawansowany, ale ja proponuję na przykład Microsoftowi, żeby przede wszystkim okiełznał Kinecta, który jest teraz na rynku. I tak to widzę, joypad musi być. Dokładnie. A ty, Nero, jak? Co o tym sądzisz w ogóle? Masz ochotę na machanie raczej właśnie kończynami przy kolejnej generacji konsoli sterowania niczym w raporcie mniejszości, czy raczej coś klasycznego? Dla mnie to jest ciekawostka. Ja z tego typu zagrań miałem do czynienia tylko z iToyem i jakoś na krótką metę można się pobawić, ale nie widzę zastosowania dla tego typu kontrolera. Dobra, powiedzmy, że to jest kontroler, chociaż nie ma tego. Ale nie widzę dlatego zastosowania na dłuższą metę w poważnych grach, no bo to jest mimo wszystko, no trzeba mieć coś w ręce i... Dobra, jak bumerang, trzeba mieć bumerang. I jak bumerang wraca argument, że gry hardkorowe i kontrolery ruchowe nie idą w parze. Tak. Nawet nie wiem, grał ktoś z was w Killzone na trójkę? W tym mów, bo w sumie jestem ciekaw, jak to wygląda. Wiesz co, no miałem okazję go zarówno z gołym mówem w łapach, jak i podczepionych, no i do sharpshootera. Fajna zabawka, w singlu się można pobawić, natomiast no tak jak mówię, nie widzę osiągania dobrych wyników na przykład w multiplayerze z takim kombosem. Po prostu no nie no widzę. Właśnie. Z sharpshooterem myślę, że jeszcze można. Wiesz co, a mi się wydaje, że raczej szybciej bez sharpshootera, bo sharpshooter fajnie pogłębia imersję, natomiast jeżeli chodzi o na przykład obracanie się, to jednak wygodniej jest delikatnie machnąć po prostu nadgarstkiem w bok, niż przestawiać cały karabinek na bok. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. I ja przez bardzo... Żołnierze zawodowi się nie zgadzają. Być może, nie jestem zawodowym żołnierzem. Reasumując, w wojsku spędziłem 2 tygodnie i to mi wystarczy. Nie wiem, no według mnie
Killzone z move'em jest fajny do zabawy, ale osiąganie hardkorowych wyników, a tym bardziej przejście gry na najwyższym poziomie trudności z move'em, podtrzymuje swoje zdanie, że jest to po prostu hardcore na poziomie wchodzenia po rynnie na blok. I nie, ja tego nie łykam. Wiem, że na pewno będą osoby, które przeszły tak tą grę i będą zachwalać sobie to. No ja tego nie kupuję. Ja też. Na takim, że tak powiem, zawodowym poziomie tego nie kupuję, jako dodatek jak najbardziej. I już. No dobra. No właśnie, to zostanie pewnie taką formą ciekawostki, alternatywy, a pad pozostanie głównym narzędziem i chyba raczej to się nie zmieni. Tak jest. No chyba nie. Zauważcie, że nawet do Nintendo Wii jest sprzedawany klasyczny joypad. No jest Wiilot, wiadomo, część gier obsługuje go w pozycji horyzontalnej, ale jednak można dokupić do Wii tradycyjnego joya. Tak, i niech tak zostanie, po prostu klasyczne pady niech będą dostępne, natomiast ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ciągle pracować nad ich ergonomicznością, zmniejszeniem wagi i tak dalej, więc to już pozostawiamy projektantom tych gigantów. No dobra, jesteśmy przy Nintendo, to może kilka słów o premierze, tak, 3DS-a. No, podobno już bije rekordy, tak? Popularności, sprzedaży, masy innych rzeczy. Prawdę mówiąc, nie śledzę tej konsolki, bo chwilowo brak mi czasu na zabawę przenośniakami. Zresztą to jakoś nigdy nie była moja domena. No, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że Nintendo odniosło tak naprawdę chyba nieunikniony sukces. Nie pamiętam, żeby któraś konsola się tak nie sprzedawała super jak 3DS. Wszystkie się sprzedają świetnie w preorderze. I później też. Także Nintendo po raz kolejny pokazało klasę. Premiera w Europie dopiero zdaje się za... 25 marca. Czyli za półtora tygodnia. Za tydzień. Za 5 dni, no. A, no dobra, z półtora tygodnia zeszliśmy do 5 dni. dobra. Okej, co wy o tym sądzicie? Kupujecie, nie kupujecie, dołączacie się do szajby? Nie, ja tego nie kupuję. Ja kupię, ale jeszcze nie teraz, bo jakoś NDS-a nie kupiłem do tej pory, bo tak jak mówisz, ja też nie mam czasu na wszystko, mam PSP, które leży i się kurzy tak naprawdę, więc po cholerę... Obydwie konsole sprezentowałem młodszym członkom rodziny. O, widzisz, no jesteś dobry wujek. Więc na 3D, ja 3DS-a łyknę, ale to sobie spokojnie odczekam, aż line-up będzie sensowny, ta biblioteka tytułu będzie już pokaźna i wtedy będę mógł przebierać i tyle. No. Fajna rzecz, bardzo mi się podoba ideowo, technologicznie, ale jeszcze nie teraz. To musi poczekać. Ja sobie chyba nadchodzące kieszonkowe odpuszczę i 3DS-a i NGP, bo kupiłem chyba jakieś 2 lata temu PSP, ale tak naprawdę przez 90% czasu używam go jako odtwarzacza MP3, kiedy... No ale twoja siostra klepie w Tekkena, nie? Nie, nawet nie. Powiem ci, że wtedy miała farta. Aha, na farcie klepie. I tak naprawdę dla mnie najlepszą alternatywą w tym momencie jest PlayStation Phone i to na niego najbardziej się napalam, bo tak naprawdę jakoś mnie nie kręci granie na konsolkach przenośnych, bo to jest taki jakby, no, półśrodek mimo wszystko. Jest trochę niewygodne, trzeba się, nie wiem, przynajmniej ja to tak widzę, że grać jak, jeżeli mam grać, to na normalnej, dużej konsoli, rozwalony, z jedną ręką na padzie, drugą drapę się na przykład po głowie albo w innym miejscu, a kieszonkowe są takim, no, półśrodkiem. I no dobra, zgadzam, w tym momencie najbardziej interesuje mnie PlayStation Phone, bo jest i telefonem, i konsolą, także mimo wszystko spełnia dwie funkcje i... Nero, ale w takim razie to wybrałeś półśrodek półśrodka. Mówiłeś coś o niewygodzie. Tak. Ja z kolei mam zdanie takie, że telefon służy do dzwonienia i zresztą żaden smartfon w moich rękach nie przeżył dłużej jak 2 miesiące ze względu na charakterystykę mojej pracy zawodowej. Nie wytrzymywały ekrany, padała elektronika i tak dalej. No, słuchajcie, ja... Fafor, uwaga, przepraszam, że się wtrącę, Fafor wykonuje pracę na wysokościach i te telefony mu zawsze wypadały, to nie mogły przeżyć. No, no tak, tak, stawiam trzepaki na podwórkach. Dobra, ale nie, abstrahując od mojego
zawodu wysokościowego. Słuchajcie... Wraca na poziomie. Tak. Chętnie kupiłbym sobie kieszon solkę, tylko jest jeden ból. Słuchajcie, jeżeli mam wydać na grę na przenośniaka, gdzie tak naprawdę gram w podróży 10 minut dziennie albo pół godziny dziennie i mam wydać równowartość gry na duże konsole, no to sorry, tak naprawdę wolę zainwestować w dużą pozycję, tak? W cudzysłowie dorosłą. Tak, tym bardziej, że dużo gier na te kieszon solki to są tak naprawdę klony gier w dużych konsolach. Do tak, tego niestety, krojone. Niestety tak się stało. Wiecie co, z tym, że to by jeszcze może tak mocno nie bolało, gdyby faktycznie wykorzystano może to złe słowo, ale rozwinięto ten pomysł, który swego czasu zgłosił zdaje się Dreamcast, tak, że podpinało się tam do pada jakiś duperel i karta pamięci. Ale na tej karcie pamięci później można było grać tak. w jakieś minigierki, które miały wpływ powiedzmy na grę główną. Mhm. I to jest fajny patent, tak naprawdę Nintendo chyba też zapowiadało to dosyć szumnie, ale nie wykorzystało tego ostatecznie w swoich konsolach, a ja nie miałbym nic przeciwko, gdybym miał już na przykład NGP albo 3DS-a, odpalam sobie pełną grę na dużej konsoli, tak, gram, muszę gdzieś powiedzmy podjechać, podpinam tylko swojego przenośniaka do głównej, ściągam tam powiedzmy jakiegoś save'a, minigierkę czy cokolwiek, którą tłukę sobie po drodze, wracam do gry i na przykład mam 10 przedmiotów plus 5 do siły czy cokolwiek i to byłoby w jakiś sposób chyba dla mnie motywujące, natomiast jeżeli mam dwa razy właśnie zdobywać te same rzeczy i na dużej konsoli, a później grać w mini klona na przenośniaku, no to dla mnie to jest słabe. No a ten motyw przecież Microsoft zapowiadał, że będzie robił taki patent, tylko coś chyba to się na razie nie sprawdziło, tak? Generalnie to jest kolejna dosyć ciekawa sprawa, tak? Można by tutaj takich pomysłów, które teoretycznie są bardzo fajne i my gracze byśmy je naprawdę ciepło przyjęli, a one po prostu znikają gdzieś tam w odmętach, w czeluściach. No bo ktoś tam nacisnął Excela, wpisał liczby, sprawdził słupki i stwierdził dupa. No, prawdopodobnie właśnie tak to przebiegało, z tym, że no, czasami człowiek, który tak stwierdzi dupa, może się pomylić i na to też warto wziąć poprawkę i chociaż przeprowadzić oprócz może tylko badań sondażowych jeszcze jakiś eksperyment mały, tak, który może się okazać inwestycją nietrafioną, a z drugiej strony może się okazać inwestycją, która przyniesie im jakąś kasiutę. Ale no, nie jestem specjalistą, tak, nie będę się tutaj mądrzył, to pozostaje w ich kwestii. Po prostu szkoda tych zmarnowanych możliwości według mnie. Podsumowując, Microsoft dawaj handhelda. No, dokładnie. Może się tutaj dużo stać. Zgadzam się, jeżeli Microsoft wejdzie do gry o rynek przenośny, to naprawdę możemy być świadkami takiej fajnej wojny. Ona na pewno przyniesie korzyści nam jako konsumentom i graczom, bo tak naprawdę i Sony i Nintendo będzie musiało spiąć poślady i w końcu ruszyć troszeczkę bardziej do dzieła, bo no nie mogę powiedzieć, że na przykład Nintendo nie pompuje swoich gier jakimiś fajnymi motywami, ale tak naprawdę myślę, że stać ich na troszeczkę więcej, tak? Ale w jakim sensie? Myślę, że moglibyśmy dostać, no mówiąc kolokwialnie, tak, szybciej, mocniej teraz. I na przykład no, tak jak właściwie w każdym elemencie rynku, elemencie, segmencie, konkurencja zmusza firmy wiodące, żeby zdobyć jak największą ilość klientów, czyli de facto zaproponować produkt lepszy, ewentualnie tańszy, ale na tym samym poziomie. I pod tym względem mówię, że my gracze moglibyśmy skorzystać na takiej wojnie. Wciąż nie wiem, o czym mówisz. Mówię o tym, że jeżeli pojawi się nowy gracz, to i Sony, i Nintendo będzie musiało rozważyć albo obniżkę cen swojego sprzętu i gier, albo będzie musiało wydawać więcej dobrych pozycji. Ale tak, dobre pozycje są, a cena, no jakaś tam cena musi być, to jest nowa technologia, ona ileś musi kosztować. Teraz 3DS będzie kosztował 999, a za pół roku będzie kosztował 899, a za rok będzie w ogóle 699 kosztował. Będą obniżki. Gry dobre są? Będą. Teraz tak, narzekamy ciągle, że są gry klonowane z dużych konsol. Jasne, tylko zobaczcie, co się dzieje w przypadku DS-a. Nie ma Mario na starcie i już jest zawód, jęk zawodu.
No, ale ludzie tego chcą. Ale tak, no Nintendo nas do tego przyzwyczaiło, tak? I powiedzmy, ale że Sony robi to samo. No to tak, już, tak. Sony to już w ogóle maksymalnie chamsko. Ale no, to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, tak? I, ludzie będą zawsze narzekać. Zawsze. Tak, to też. A poza tym tak naprawdę no my gracze jesteśmy też troszeczkę przyzwyczajeni do tego, że jeżeli nie widzimy czegoś znanego, co się wcześniej sprawdziło, to zawsze do tego nowy produkt będziemy do tego porównywać, tak? Choćby Sony wypuściło teraz jakąś przygodówkę w stylu Uncharted na NGP, to wszyscy będą to porównywali. No będzie, no będzie, tak, ale mówię czysto hipotetycznie. Gdyby nie było zapowiedzianego Uncharted, tylko jakaś gra w tym klimacie, to jestem pewien, że za chwilę pojawiłyby się głosy rozgoryczonych fanów, że Uncharted na pewno byłoby lepsze i milion rzeczy, tak? No, mało. Ale wyjdzie Uncharted i będzie bez polskiej wersji językowej, na przykład. No na przykład. O to będą narzekać, że nie ma polskiej wersji językowej. Albo będzie w polskiej wersji językowej, ale kinowej. O, to chujnia, za przeproszeniem, że nie ma wersji pełnej lokalizacji. Wyjdzie pełna, to powiedzą, o, bez sensu, wolałbym jednak angielskie głosy. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie ciągle narzekają. Cokolwiek im dasz, cokolwiek dla nich zrobisz, będą narzekać. Posłuchaj, ale gdybyśmy nie narzekali, to nie moglibyśmy też nagrywać konsolidacji podsumowującej wszystkie newsy, tak? Bo czasami ponarzekać trzeba. No tak. Wracając jeszcze, bo tak mówiliście o tej konsolce od Microsoftu. Wszystko fajnie, ale osobiście jakoś nie widzę tego, bo jeżeli taka konsolka miałaby powstać, to... Co? Nie widzisz Halo przenośnego? Nie widzę. Nie widzę z tego powodu, że tak naprawdę nie widzę tego, co Microsoft mógłby nam dać nowego. No, pierwszy DF miał macane ekrany. Pierwszy DF miał macane ekrany. Teraz 3DF ma trójwymiar. Bez P no w sumie nie miało specjalnie nic. Teraz NGP będzie miało macany ekran z przodu i macany panel z tyłu. Tak. I co mógłby w tym momencie nowego w kwestii konsolek przenośnych pokazać Microsoft? Poza tym, Wiem co. Małego Kinecta i będziesz grami sterował za pomocą wykrzywienia twarzy. No w sumie to jest Jelej jakiś pomysł. Wysiada. W sumie to jest jakiś pomysł, ale jeszcze jest inna kwestia właściwie gry, bo Nintendo ma mnóstwo swoich takich flagowych tytułów. Właśnie Mario, Kirby, różne takie tego typu rzeczy. Sony też ma całkiem pokaźną bibliotekę gier ekskluzywnych, które może przenieść na PSP czy na NGP. A tak naprawdę, co unikatowego mógłby nam pokazać Xbox w kwestii swoich gier? Przenośne Gears of War. Gears of War, przenośne Halo i Forza Motorsport, przenośna. Nie byłoby tego zbyt dużo, także jakoś przenośna konsolka od Microsoftu mi się nie widzi. Na pewno nie w najbliższym czasie. Przenośny Windows. Nie, super. Naprawdę, można dużo zrobić. No, Nero, no, jak najbardziej. Masz tam zdanie, tak, które też jest dosyć ciekawe. Natomiast no, ja się nie do końca zgadzam. Wierzę w to, że jeżeli Nintendo postanowi, Microsoft postanowi zainwestować w ten fragment rynku, to ich specjaliści, którzy wydają grube miliony na licencje, na pewno by się postarali, że część ekskluzywów, chociażby z PSP, przeszłoby na Microsoft i tyle. No, wyobraź sobie, że wchodzisz na Google'a i widzisz baner z reklamą, że Microsoft padł. Klikasz w niego, a tam jest reklama pod spodem. Linkuje cię do reklamy nowej konsolki przenośnej Microsoftu. Ta-da! No, kolejny pomysł marketingowy, który dzisiaj sprzedajesz za darmo, tak? No, tantiemy będę brał, uprzedzam. Poszło w eter, wiadomo, że to jest IP moje. No dobra, to może skończmy temat przenośniaków, wrócimy do niego może jak położymy swoje ręce na takich konsolach. No dobra, teraz poruszę troszeczkę taki niemiły temat. Trzęsienie ziemi w Japonii, tak? I to, co zrobiło Sony, właściwie to Czerwony Krzyż za pośrednictwem PSN-u, że można wspomóc Japonię. Można tam przesłać, zdaje się, kwoty 10, 25, 50, 100 zł. Z tym, że to najpierw idzie, zdaje się, do Czerwonego Krzyża w Wielkiej Brytanii, a później to ma być jakoś przekazane Japończykom, bo nie wystosowali oficjalnej prośby czy coś takiego.
Wiecie co, ja mam dosyć duże wątpliwości co do takiej akcji, gdzie jest pięciu pośredników i pomimo tego, że jak najbardziej chciałbym pomóc tym ludziom, to naprawdę bardzo się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby zainteresować się tym i pomóc im jakoś inaczej niż przesyłać te pieniądze najpierw Sony, później Czerwonemu Krzyżowi tu, później tam. No bo tak jak tutaj ktoś zauważył z naszych czytelników, że no w takim momencie 80% tej kwoty, która jest wysłana, idzie na koszty. No to jest taki, wiesz, bardzo luźny strzał. Wiesz, w tym wszystkim jest jedno bardzo, bardzo, bardzo ważny element według mnie. Otóż Japonia nie poprosiła o pomoc. I trzeba to odnieść do takiej sytuacji jak uprzejmości czynione na drodze. Jako kierowca z dużym doświadczeniem całkiem, narzekam bardzo często, że ludzie sobie robią uprzejmości na drodze, czyli auto jadące drogą główną zatrzymuje się i wpuszcza na drogę główną auta z drogi podporządkowanej. No tak. Na drodze głównej robi się mega korek, wszyscy trąbią, wkurzają się, dochodzi do sytuacji, w których trzeba ostro hamować, no bo jedziesz sobie główną drogą, nie wpadłbyś na to, że jakiś debil się tam zatrzyma, żeby kogoś z bocznej dróżki wpuścić. I teraz tak, wpuścimy jednego kolesia z drogi podporządkowanej, a za nami się 30 samochodów kotłuje. Później te 30 samochodów dojeżdża do skrzyżowania, tam jest czerwone światło. I do czego dochodzi? Takiej kumulacji problemu przez taką jedną głupią uprzejmość. I nie wiem, czy nie można tego odnieść do Japonii właśnie, która nie potrzebuje żadnej pomocy, przynajmniej oficjalnie nie zwróciła się o nią. A wszyscy na siłę chcą im pomóc. Ale Japończycy tacy są z natury, taka jest ich taka mentalność, że oni generalnie radzą sobie ze wszystkim sami, także no oni... Jeśli sobie radzą, to po co się do nich za przeproszeniem wpieprzamy? Bo może po prostu oni po prostu się do tego nie chcą przyznać. Oni się już do wszystkiego przyznają, oni już stwierdzili, że reaktor jest kapa, że za chwilę możemy być napromieniowani, że jak to wszystko pieprznie, to będzie źle. A na początku mówili, że jest wszystko okej i pod kontrolą. Także nie, ja bym się tego nie obawiał. Chodzi mi o wyciąganie ręki na siłę. To jest, wiesz, ktoś siedzi na wózku inwalidzkim i ty do niego podchodzisz, zamiast spytać, która godzina, co tam u ciebie, jak słychać, to mówisz, o, ale to mnie źle. O, stary, no, jak tam, no, będziesz jakoś żył. I to dobija osoby niepełnosprawne, że ktoś się nad nimi ciągle lituje. Czajcie? Do czego piję? Niepełnosprawności jest trochę jakby moim zdaniem... Nie, no dobra, to jest tylko przykład taki, wiesz, namacalny. No. Moim zdaniem tu kwestia tkwi właśnie w mentalności Japończyków, nie w tym, że im tak naprawdę ta pomoc jest niepotrzebna. No dobra, kwestia dosyć kontrowersyjna, tak? Tutaj moglibyśmy o tym chyba dosyć długo rozmawiać, bo każdy z nas ma troszeczkę inne doświadczenia życiowe i mógłby je do tego odnieść. No, natomiast ja jestem ciekaw, czy Sony albo czy ten Czerwony Krzyż w Wielkiej Brytanii rozliczy się w jakiś rozsądny sposób z tych pieniędzy, które otrzymał graczom, czy one będą, powiedzmy, gdzieś krążyły i nikt nie będzie miał na tym kontroli. Tak naprawdę tylko ta kwestia mnie interesuje. No ale dobra. Ja bym nie panikował. Kończymy kwestie społeczne, tak? Lecimy nerdowe. Dalej z grami. Cage o Heavy Rainie stwierdził, że to gatunek, jedna ta pozycja i on nie widzi sequela. To wiecie co? Zgodzę się z tym, że nie widzę tam sequela. Czy to jest całkowicie oddzielny gatunek, to chyba nie do końca prawda. Ale no dobra, nie będzie sequela. A czy chcielibyście zobaczyć grę z mechaniką Heavy Raina, tylko że w nieco innym klimacie? Jakiś powiedzmy thriller science fiction, coś w klimatach, nie wiem, średniowiecznej przygodówki, coś całkowicie odmiennego. Tak, tak, tak. Ja w Heavy Rain jeszcze nie grałem. Widziałem, jak grała moja siostra, ale sam nie znalazłem czasu. Ale podoba mi się to i myślę, że tak, że chciałbym coś takiego. Gra jadąca na emocjach z prostą mechaniką tak naprawdę i fenomenalną fabułą i pięknymi twistami. I są tak. Wybory, tak. Nie, super, dla mnie rewelacja. Czyli generalnie składamy apel do Cage'a, żeby nie pitolił nam tutaj, że nie będzie żadnych sequeli, tylko produkował nam coś innego z wykorzystaniem tej mechaniki z równie dobrą historią. Tak, tak, tak. Tylko żeby tam dopracował kilka elementów.
No tak, chociażby dosyć kontrowersyjne poruszanie się, tak? Tak, tak, tragiczne, bo to jest old school totalne. No tak, z tym, że no, tutaj byłbym za tym, żeby była możliwość, powiedzmy, udostępnienia w opcjach zmiany sterowania na nieco bardziej współczesne, chociaż ja chyba zostałbym przy tym, które nam zaprezentowano, bo to pasowało w specyficzny klimat do feelingu gry. Fajnie, ale nie pasowało do grafiki, która była całkiem bardzo przyjemna. Natomiast jak ta postać chodziła i się obijała o wszystko i ledwo co było widać, bo się kamera czasami głupio ustawiła, no to było denerwujące. No dobra. Słuchajcie, kolejna, tak jak na początku mówiłem, dosyć zajmująca dużą ilość miejsca pozycja w ostatnich newsach, to Crysis 2. Aha. Z jednej strony podobno wieje tam nudą, ale gra dostała aż 8 na 10 w Official PlayStation Magazine. Podobno za grafikę i ogólne wrażenia, ale na początku trzeba przetrwać tragedię i nie wiem, chyba opowieść o Marii Izabeli. Natomiast dalej podobno robi się fajnie. Z drugiej jednak strony... Podstawowy błąd deweloperów, przepraszam. Dlaczego gra się rozkręca na przykład 3-4 godziny i rzeczywiście po tym czasie jest fajna? Masa przykład gier, że jest początek nudny, a później jest fajnie. Ale to wiesz co, to się grę odrzuca. No. Ale według mnie. Ja miałem coś takiego przy Resonance of Fate, tylko że to jest RPG, który trwa 60-70 godzin i te pierwsze 4 godziny można przeżyć. Natomiast no, ja też nie jestem w stanie przeżyć rozkręcania się gry przez 4 godziny, kiedy ta pozycja zajmuje 6, tak? No, no na przykład. A spójrz na Gran Turismo, który się rozkręca 40 godzin, nie? Nie wiem. Nie wytrzymałem przy tej grze, chociaż byłem wielkim fanem do tej pory, to jednak piątka mnie odstręczyła właśnie przez to, że musiałem siedzieć 40 godzin, żeby tak naprawdę zacząć grać, więc sobie odpuściłem i odpaliłem znowu Shifta 1. No, na przykład. No, ale to tak abstrahując. Z drugiej strony chciałbym tutaj zapytać, co sądzicie o tym, że demówka multiplayerowa Crysisa pojawiła się najpierw na PSN-ie i równie szybko zniknęła. Amba Fatima było i nima. Tak ja jest. Nie zdążyłem nawet jej ściągnąć. Ja ściągnąłem. Odpaliłem, zagrałem jedną rundę i drugiej rundy już nie odpaliłem, bo stwierdziłem, że to jest jakaś mega porażka. W związku z tym w ogóle się nie dziwię, że elektronicy dostali mega zjebki od ludzi i to ściągnęli po to, żeby jechać dalej na hajpie i żeby się sprzedała gra mimo wszystko. No tak. Bo trochę się obawiam. Trochę się obawiam. Ja muszę przyznać, że posiedziałem przy tej grze dosyć długo i doszedłem tam do 9 albo 10 poziomu postaci. Aha. Jesteś hardcorem. No być może, ale po prostu na tą pozycję troszeczkę czekałem i mimo wszystko chciałem z niej wyciągnąć coś fajnego. Nie do końca mi się to udało. No, standardowy na dzisiejsze czasy rozwój postaci, tak, i perków. Ale w jakiś sposób mnie to wciągnęło, bo ja lubię takie duperele, gdzie mogę zupgrade'ować swojego kolesia. Natomiast no plansze mało ciekawe, graficznie to jakaś porażka. Właśnie, ja słyszałem, że jest lepszy od Killzona, niektórzy mówią. Dobry żart. Znaczy, no nie wiem, być może ci ludzie grają w betę na PC-cie, tak, za 3-4 tysiące, to jestem w stanie w to uwierzyć. Natomiast no dobrze, no spuśćmy zasłonę milczenia na tych, którzy tak mówią, bo ich się i tak nie przekona. Natomiast no wiecie co, troszeczkę mnie śmieszy tłumaczenie. Na PS3 oczywiście, tak? Tak, tak, tak. O. Chodzi o kwestię na PS3. Śmieszy mnie tłumaczenie właśnie wydawcy, że demo zostało zdjęte w trosce tak naprawdę o doświadczenia płynące z pełnej wersji, bo ja to tak odebrałem. No to... za przeproszeniem, to pogrzyba umieszczać demówkę, która nie oddaje, albo właściwie nie oddaje, oddaje w 50%, tak jak być może twierdzą twórcy, wrażenia płynące z ostatecznej wersji. No po co? To była tylko taka ściema, wymówka dla debili, którzy po prostu łykają to, co im się powie i się nie zastanowią nad tym. No jasne, zdaniem, tylko po co się tak głupio tłumaczyć? No sorry, większość gra są idioci, tak? Słuchajcie. No mówię, że halo? Taka krępująca cisza. Po prostu tak, halo? Taką tanią... Halo? Tak, halo? Halo? No, halo techniczne? Już jestem, wróciłem, mamy problemy na linii. Mam problemy na linii. Halo, wóz? Coś przerywało. No mnie słychać czy nie? Słychać cię. Słychać. No to dobrze, no to się wszyscy słyszymy.
Dobrze. No dobra, czyli tak, no wiecie co, ja mam straszną zagwozdkę, bo z jednej strony, no cholera, chciałbym zobaczyć pełną wersję, a wiem, że nikt ze znajomych jej nie kupi. Z drugiej jednak strony, po zobaczeniu... Halo? No halo, halo, no ja jestem. Coś rwie. No tak, a po zobaczeniu tego, co jest w wersji demo, no odpadłem troszeczkę od tego, no i tak jak mówię, mam straszną zagwozdkę. Mhm, ja nie mam zagwozdki, wbijam w Crysisa i tak naprawdę czekam tylko do przyszłego miesiąca na Mortala, a Crysis mi wisi. Słuchajcie. Wiesz co, to proponuję jeszcze po drodze, jak lubisz wyścigi, zakupić Motorstorma nowego, ale to inna kwestia. Czy mnie słychać, przepraszam? Słychać? Halo? No wydaje wiecie mi się, co, no sorry, ale ostatnie 5 minut to jest jedna wielka... Halo? Słuchajcie, aha, ostatnie 5 minut to jest jedna wielka kupa komunikacyjna. No. Tak. Dobra, słuchajcie, robimy przerwę techniczną, zaraz do siebie wrócimy, tak? Dobra. Okej. Okay. Cięcie. The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Wracamy po przerwie technicznej, rozwodziliśmy się na temat Crysisa, nie bardzo jesteśmy nastawieni, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że mnie single mimo wszystko w tej grze kręci i chętnie łyknę tę grę dla singla, natomiast o multi chyba nie ma co mówić, ale ja będę szarpał nadal w Killzone 3. Popieram. I chyba wszystko w temacie, nie? No, tak mi się wydaje. No dobra, kolejny temat. Nero, to chyba twoja działka, tak? Chyba tak, no bo wy jakoś się do tego nie palicie. Nadchodzący Thor God of Thunder, czyli slasher na podstawie filmu, na podstawie komiksu Marvela. W ogóle macie o tym jakieś pojęcie? Wiesz, tak, co, no, z grubsza. Interesuje was to trochę? Tak, młotek, wiesz, te sprawy. Nie, no z grubsza, no, pojęcie ogólne o to, że tak. Mam. No. Ja mam jak takie, no może niezbyt aktualne już, bo od jakiegoś czasu nie kupuję wszystkich komiksów, jakie ukazują się na rynku, natomiast jak byłem troszeczkę młodszy, to faktycznie byłem dosyć dużym fanem wszystkiego, to wychodziło na papierku i było kolorowe. Jak jeszcze nie pracowałeś na wysokości. Tak, generalnie rzecz biorąc, ja komiksów nie czytałem, ale podoba mi się to, że jest gra oparta na mitologii nordyckiej, bo moim zdaniem ten temat jest traktowany tak w grach trochę po macoszemu i poza dawno, dawno temu na PSX jeszcze wydanym Valkyrie Profile i chyba ostatnio jakoś parę lat temu Beowulf, który też był na podstawie filmu, to tak naprawdę mało jest gier, które się opierają na mitologii nordyckiej, a moim zdaniem to duża szkoda, bo to jest ciekawy temat i nam całkiem pokrewny. Tak, szkoda, że ta gra będzie... No. Mamy bliżej trochę do, na przykład do właśnie do Norwegii i Finlandii i tamtych klimatów i do Wikingów, niż na przykład do Japonii i Okami, które było oparte na mitologii japońskiej i tak średnio się sprzedało. No szkoda, że Thor będzie grą na 6, no. To jest ten problem. Pewnie tak, no pewnie tak, ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć więcej gier w tej tematyce, bo moim zdaniem to naprawdę jest wielka szkoda, że ten temat jest tak traktowany trochę olewczo przez deweloperów. A mi to z Visa Calafiorem, bo ja tego klimatu nie czuję.
No właśnie w tym jest problem, że wiesz co, Nero, niby jesteśmy bliżej mitologii nordyckiej niż wierzeń japońskich, ale z drugiej strony każdy kojarzy mitologię grecką. Natomiast powiedz mi, ile osób tak wyrwanych na ulicy odpowie ci, jak w mitologii nordyckiej nazywało się drzewo życia, tak? Ile jest krain, czy jesteśmy w Midgardzie, czy w Nilfgardzie, czy jeszcze w jakimś innym gardzie albo pogardzie? No słuchaj, człowiek przeciętny, Europejczyk, tak, z kontynentu tutaj od nas, nie mówię ze Skandynawii, na zdrówko, no jasne, fajny temat, tylko że małe zainteresowanie społeczne, właściwie mała świadomość społeczna i to może być przeszkoda, oprócz tego, że gra będzie, tak jak już wspominaliście, na 6, maksymalnie 7, będzie główną przeszkodą prawdopodobnie w sprzedaży tej gry. Pewnie tak, ale dobrze by było, gdyby ten temat został może jakoś bardziej rozpromowany, no bo ile razy można wałkować mitologię grecką? Wiesz co, no ja jako Kratos mogę ją wałkować wiele razy, a jak już przewałkowałem Zeusa, to mogę go przewałkować jeszcze raz. No dobra, a jakbyś tak powiedzmy wałkował jako po prostu wszystko, co jest w God of War, tylko przełożyć na mitologię nordycką, jakoś zrobiłoby ci to różnicę? Gdybyś dalej mógł szlachtować wszystkich i zabijać, urywać głowy, nogi, wypruwać flaki, tylko że tak, po prostu tak trochę w innym klimacie. Chyba naprawdę wiem, żeby być w to różnica? Chyba wiem, do czego pijesz, tak? Tylko że w takim razie nie ruszajmy tutaj kwestii, czy to jest mitologia taka czy taka, tylko właśnie skupimy się na rozgrywce. Na gameplayu i na grafice, tak? Tak. I na systemie. Ale wiecie co, tak naprawdę, gdyby faktycznie ktoś potraktował takiego slashera w klimacie nordyckim i na poziomie takim, jak zrobił to God of War, to ten temat mógłby fajnie ruszyć, tak? Bo historia opowiedziana w God of Warze, no niby była tylko dodatkiem do szlachtowania tych kolejnych zastępów, ale została w głowie. Tak, ja powiem wam, że wybrałem sobie nawet ten temat mitologii w grach na maturze i grając w God of War'a i porównując to z mitologią, no to tam praktycznie cały panteon greckich bóstw i bożków i herosów jest wykorzystany, także to jest też dobra okazja do poznania, nawet w taki rozrywkowy sposób i tak niejako przy okazji. Urywanie głów panteonowi bogów nazywasz rozrywkowym sposobem, to jest dobre. Słuchajcie, gdyby Kratos poszedł rozwałkę robić w Afganistanie, to ta gra by się sprzedała, ponieważ ona by była świetna pod kątem mechaniki i wyglądu. I tyle, no. To jest cała filozofia. Dobra mechanika, piękna grafika i to jest to, co się dzisiaj sprzedaje, a nie klimat. Inaczej, nie klimat jak najbardziej, ale chodzi jakby realia, w których się dzieje gra, dobra, jest mniej ważne niż cała reszta, no. Tak. Chyba, że tutaj mówimy o marketingu, tak? Bo pamiętam, że zdaje się była ta gra Six Day in Fallujah, która ostatecznie chyba się nie pojawi, tak? Z tego, no nie. Co wiem. No, i tutaj tak naprawdę o samej rozgrywce i mechanice nie wiedzieliśmy zbyt dużo, a zdecydowało właśnie miejsce rozgrywki i ostateczny klimat. A to obrońcy moralności mieli problem jak zwykle. No tak, ale urywanie gier Afgańczykom... Boże, urywanie głów Afgańczykom też by nie przeszło jakoś chyba. Albo wypruwanie ich, także to mimo wszystko trochę robi chyba te realia. No, powiem jak ja to widzę. Dla mnie Thor będzie takimi popłuczynami troszeczkę po Darksiders, przynajmniej ja tak to widzę. Mhm. Bo dla mnie, tak jak się to w tej chwili zapowiada, jako taka właśnie delikatnie komiksowa rozwałka, no to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest Darksiders jako bardzo dobrze wykonany produkt, przy którym się dosyć dobrze bawiłem. I no jako taki, no, sprawdzić, no, jeżeli będzie prezentował odpowiedni, powiedzmy, zjadliwy poziom, to jak najbardziej zakręci się w czytniku mojej konsoli. Natomiast, no, tak jak mówiliście, 6 to jest 7 max, i więc nie sądzę, żeby ta gra zapoczątkowała nam jakiś wysyp gier w tym klimacie. Tutaj zgodzę się z Nero, troszeczkę szkoda. Jasne, że szkoda. W ogóle szkoda, że niektóre gry nie są tak dobre jak inne. To taki skrót myślowy, no. Jasne, szkoda rynku. Dobra, Nero, ty miałeś jeszcze jakiś temat, proszę bardzo. Nie, to było tyle z mojej strony. O, czy doszliśmy do końca? Chyba tak. Dotarliśmy? Udało nam się po raz kolejny, bez ofiar. Zaczynaliśmy we 3, kończymy we 3.
Ojej. No, widocznie tak ma być. No dobrze, w przyszłości się postaramy poprawić, będziemy zapraszać praktykantów i wykańczać ich na fonii, tak? Fatality będziemy im robić. Tak. No, Nero już się rozgrzewa do Mortala. No, bo ja demo opykałem, mi to dosyć ostro, ale brakuje mi jakiegoś sparring partnera żywego, żeby mu trochę pourywać głowy czy kończyny. Bo stopę mimo wszystko szybko się nudzi. Obawiam się, że taki sparring partner, jak będziesz mu wyrywał głowy kończyny, to zbyt długo nie będzie żywy. Właśnie, duża rotacja, nie? Dlatego potrzeba mieć dużo przyjaciół online. Można być nerdem, no life'em, ale tak pod przykrywką, nie? Widzisz, Hifi, znalazłeś pierwszy pozytywny aspekt bycia no life'em i grania online. Faktycznie, to wszystko zależy od punktu widzenia. Można wykaczać z tych no life'ów. No dobrze, ale postarajmy się, żeby to nie był jedyny środek zaradczy na takie zachowanie, dobrze? Tak jest, to była konsolidacja numer 38. Tak jest. Konsolidacja newsowa. Żegnają się z wami nerdy i no life'y. To nie wiem, w którą mam się wpisać przegródkę, ale no dobra. No dobrze, to proszę bardzo, Tomasz Hifkoziu, dzięki, do usłyszenia. Rafał Fafor, Antoniak, żegnaj, do następnego razu. Seweryn, Nero, Jagiełło, do następnego. Tak jest, może za tydzień? Może. Może? Dajcie znać w komentarzach, czy to ma sens, tak częste wydawanie konsolidacji, co tydzień. Ewentualnie HIF tutaj, nie chcę się przyznać przy was, ale podrzućcie jakieś fajne tematy, nie? To nie będzie tylko newsówki. O tak, bo jesteśmy wypaleni, stare nerdy tak mają. Na razie. Tak. Cześć. Cześć. Bye.